Tomek, zadam ci pytanie. Tomek, czy ty robisz swój projekt krypto? Robię. Jak się nazywa? Nie powiem, bo nie chcę go reklamować. Ale robisz, tak? Robię, ale tutaj mnie nikt nie zna, więc... A mogę powiedzieć, bo jesteś... No jaki to jest projekt? O czym to jest? Muzyczne krypto, tak? O czym to jest projekt, bo to nie przepraszam, jest... Przepraszam, to może inaczej. Ja mam pytanie, czy to jest... Przepraszam. Osób, które wiedzą, jaki projekt robię, nie ma kompletnego znaczenia. Okej, Tomek, okej, przepraszam. Nie chcemy interpersonalnie, ale mam pytanie. Czy to będzie projekt w założeniu komercyjny? Mój będzie bardzo komercyjny akurat, ponieważ jest związany stricte, mam model biznesowy. No. Okej, rozumiem. Czyli w związku z tym, że posiadasz pewien model biznesowy, to pewnie częścią tego modelu biznesowego jest pewnego rodzaju marketing. No oczywiście, ale u nas jest to oczywiste, tak? W sensie my za marketing płacimy. No w sensie to nie jest tak, że ja wchodzę gdzieś tam ten, tylko oczywiście używam marketingu, to jest normalne. Jeżeli się tak? nie ma zasięgu i się czegoś nie umie robić, to zazwyczaj w życiu trzeba komuś kurwa zapłacić. No. To jest oczywiste, tak? No to jakby to. Czekaj, wejdźmy na stronę tego projektu, bo to jest Muzible, tak? Tak, chciałbym. Jeśli ale prosił też, żebyś nie mówił, nie. To... Ale, no, ale słuchaj, ty mnie wywołujesz jako osobę publiczną, a ja chcę porozmawiać o twoim projekcie. To market, a nawet nie wiem, jak... O, 4 miliony Muzible tokenów, to nie będę korzystał jako wynagrodzenie dla core teamu za ich pracę nad projektem. Ilu masz programistów Bestii. Płacanych? Jakie masz koszty marketingowe? Dzisiaj ja wszystko płacę ze swoich środków. Nie? Model płatności. Płacisz, powiedz mi, ze środków? Chyba w tokenach płacisz. Nie płacę w tokenach, płacę w złotówkach. Możesz sprawdzić na portfelu, ani jeden Ether, ani jeden dolar nie wyszedł z tego. Wszystko pakowane z portfelem. Ale to jest do użycia. No ale ja 250 tysięcy co miesiąc to otrzymuję i produkuję. No i to nie jest problem. Czego 250 tysięcy? Tyle payrollów mam miesięcznie ludzi. W firmie? No, znaczy w firmie. No to są ludzie, którzy płacę coinami swoimi. Model płatności. Płacisz, powiedz mi, ze środku? Chyba w tokenach płacisz. Nie płacę w tokenach. Płacę w złotówkach. Nikt nie dostał żadnych, właściwie ty się nie zastanawiałeś, nikt nie dostał dyskusja. Nie było żadnych airdropów, żadnych dla partnerów, nikt nie dostał airdropów żadnych. Ale przecież sam to mówiłeś, przecież kurwa. Nie ma airdropów żadnych, popytaj się ludzi. Ale duże airdropy masz. Ale no zespół przecież... nawet nie ma swoich tokenów. Nie ma nic. Słuchajcie, kurwa. No nie ma, kurwa nie ma, stary. Okay. 250 tysięcy co miesiąc to otrzymuję i produkuję, no i to nie jest problem. Czego 250 tysięcy? Tyle payrollów mam miesięcznie ludzi. W firmie? No, znaczy w firmie, no to są ludzie, którzy płacę... Coinami swoimi. Cechy tokenomi BigSB, to co obiecałem. To jest token personalny Rafała Zalewskiego. Od początku tak było mówione i tak jest. I teraz ważna rzecz. 100% uwolnienie wszystkich tokenów od razu. To zostało zrobione w wrześniu. Zero airdropów, zero tokenów jako wynagrodzenie dla zespołu, pomimo tego, że zespół się wkurzał na to. Zero tokenów dla giełd, zero tokenów dla influencerów, shillerów i innych takich rzeczy. 250 tysięcy co miesiąc to otrzymuję i produkuję. No i to nie jest problem. Czego 250 tysięcy? Tyle payrollów mam miesięcznie ludzi. W firmie? No, znaczy w firmie. No to są ludzie, którzy płacę... Coinami swoimi. I większość projektów Polski, które działały w tokenomi, nawet ten projekt Muzible, który mnie krytykował, ma przewidziane na pula 14 czy tam 15% zebranych środków, a reszta idzie na zespół i na shillerów i na marketing. Tak jak powiedziałem, głównym założeniem było 100% uwolnienia wszystkich tokenów, zero airdropów, zero tokenów jako wynagrodzenie dla zespołu, zero tokenów dla giełd, zero tokenów dla influencerów. 250 tysięcy co miesiąc to otrzymuje i produkuje, no i to nie jest problem. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ odcięcie podaży jest dzięki temu kompletne, a ja jako spekulant jestem w stanie tym projektem dobrze wysterować, odcinając podaż i kreując popyt.